Super, że jesteś. W dzisiejszym odcinku przenosimy się w pewne egzotyczne miejsce, a mianowicie do Indonezji. Państwa mieszczącego się na ponad 17 tysiącach wysp, gdzie w samej stolicy mieszka więcej ludzi niż w całej Irlandii. I to prawie dwukrotnie więcej. Ale to tylko taka ciekawostka. Zanim odcinek, to. Chcę podziękować za łapki, za suby, za komentarze, a także za wsparcie kanału. I te podziękowania idą do Agite, Ani M, Artura, Doroty i Genaro. I w tym właśnie momencie zabieram Cię na wycieczkę na południową półkulę. Częściowo do Indonezji, częściowo do Australii. Z powodu swojej lokacji Jakarta jest Pewnego rodzaju centrum biznesu, centrum turyzmu, centrum przedsiębiorczości, jeżeli chodzi o tamtą okolicę. Życie nocne czy centra handlowe zwyczajnie tam kwitną. Ale z tego też powodu dużo ludzi z okolicy przyjeżdża do Dżakarty chociażby na wakacje czy właśnie zrobić większe zakupy. Osoba czy też osoby, o których dzisiaj ci opowiem. Nie były jednak przyjezdnymi, mieszkały tam. Mirna Salihim urodziła się 30 marca 1988 roku, ale na świat nie przyszła sama, jak to ma miejsce dla większości z nas, tylko wraz z siostrą bliźniaczką Sandy. Dziewczynki miały zwyczajne, spokojne dzieciństwo, przeciętne, które niczym się nie wyróżniało. Ale jak już wspomniałam o zakupach, to należy dodać też modę. I w czasie kiedy dziewczyny dorosły mniej więcej do wieku nastoletniego, Mirna zaczęła wyrażać zainteresowanie modą i tym, by zostać projektantem. Moda i projektowanie to jedno, ale Mirna na swoje studia wybrała grafikę komputerową. Zdecydowała się na studia w Australii. W momencie, gdy przyszedł czas, by owe studia podjąć, dziewczyna przeniosła się do Sydney. Dziewczyna postawiła na znany w Austalii college w miejsce z tradycjami, ponieważ historia Bill Blue College of Design sięga lat 1800. Więc jak widzisz, naprawdę nie było to byle co. Jeżeli chodzi o Koszty tej przyjemności to średnia cena za rok akademicki wynosi mniej więcej 23 000 dolarów australijskich, a w tym samym czasie koszt życia, funkcjonowania w tym kampusie w Nowej Południowej Walii wynosi około 1850 dolarów australijskich, czyli rok można zamknąć w mniej niż 42 000 dolarów. A przynajmniej tak głosi strona owego koledżu, więc tego się trzymajmy. Jak widać, tanio nie jest. W kampusie Billy Blue Design Milna znalazła się w 2007 roku. I tutaj następuje taki moment, kiedy muszę dorzucić swoje trzy grosze. Pewne nacje po wyjeździe na emigrację, bliższą lub dalszą, mają to do siebie, że nie za bardzo chcą się integrować. W sumie nie wiem po co wyjeżdżają. Kończy się to tym, że szukają sobie, powiedzmy, krajan w nowym miejscu zamieszkania, w pracy, w szkole. Wykazują małą chęć do nauki i do integrowania się, jeżeli chodzi o miejsce i kraj, do którego przyjechali, przybyli. Po praktycznie 15 latach mieszkania w Irlandii, naprawdę widzę to jak na dłoni. A jeżeli chodzi o późniejsze relacje w pracy, czy o rozmowy z kimkolwiek, to nagle pada pytanie, Skąd jesteś? Ano stąd i stąd. O, oh, w życiu bym nie powiedziała. No tak, bo jeżeli do tego ogląda się tylko telewizję w języku z kraju pochodzenia, używa internetu w języku z kraju pochodzenia, to później ciężko jest mówić w języku kraju, w którym się jest, płynnie, z nikłym akcentem, bo nie mówię, że bez akcentu, i zdecydowanie ciężej jest poszerzać swoje słownictwo. W każdym razie, wracając do sprawy. Taka sytuacja nastąpiła właśnie tutaj. I Mirna, owszem, poznała nowych ludzi, przy czym jakiekolwiek bliższe znajomości, przyjaźnie czy kolorzeństwo dotyczyły jedynie trzech innych dziewcząt również z Indonezji: Hani Bun, Alice Marko oraz osobę, która pewnie się domyślasz, więc nie uprzedzajmy faktów, ale była tą osobą Jessica Kumala. Wongso. W czasie studiów dziewczyny spędzały ze sobą każdą wolną chwilę, świetnie się bawiły w swoim towarzystwie, ale można powiedzieć, że te cztery lata minęły im bez żadnych większych zawirowań czy problemów. Po studiach każda z nich poszła jednak w swoją stronę. Jessica, bo jak już wspomniałam, o niej będzie trochę więcej mówione w tym odcinku, postanowiła zostać w Sydney, zostać w Australii. A następnie zostać rezydentem w tym pięknym kraju, jakim jest niewątpliwie Australia. Reszta dziewcząt, pomimo tego, że poszły w życie swoją własną drogą, to wszystkie trzy wróciły do Indonezji. W 2014 roku Mirna zdecydowała, że poleci do Australii, odwiedzi stare śmieci, spotka się z Jessiką, powspominają. Zrobią sobie takie miłe spotkanie śladami przeszłości. Jak postanowiła, tak zrobiła. Niestety ta podróż nie przebiegła tak, jak dziewczyna to sobie wymyśliła, wymarzyła bo już po przylocie do Australii i spotkaniu się, czy też umówieniu z Jess, dziewczyny poszły do restauracji coś zjeść. Niestety, mirnie bardzo, ale to bardzo, nie spodobał się chłopak Jessyki. To, że nie omieszkała jej o tym powiedzieć, wiesz, od tego ma się przyjaciół, czy też dobrych kolegów, dobrych znajomych, dobre koleżanki, bo przecież każdy z nas znasz. Bo przecież każdy z nas może swoją opinię wyrazić i wśród koleżeństwa nie powinno to być jakimś problemem. Wiadomo przecież, że nie każdego w życiu się lubi. Problem polegał na tym, że Mirna chciała, by jazz z tym chłopakiem zerwała, żeby go zostawiła. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy miała w tym rację, nie wiem, czy on był dobry, niedobry, odpowiedni, nieodpowiedni, mniejsza z tym, ale jednak jest to zdecydowanie przekroczenie prawa do posiadania własnej opinii, tak? Żeby później komuś powiedzieć, ja go nie lubię, to jest jedno, a później powiedzieć ty, masz z nim przestać się spotykać, to coś jest nie tak. Koleżanka wkurzyła się, nie na żarty, i wstała zwyczajnie w połowie posiłku, wstała i wyszła. W efekcie tej kłótni Mirna została sama przy stoliku i sama z rachunkiem za owy posiłek. Od tego momentu przyjaźń między dziewczynami zaczęła się sypać, praktycznie do momentu, w którym nawet ich koleżeństwo przestało istnieć. Nie muszę oczywiście dodawać, że Mirna wróciła do swojego życia i do Indonezji. Potem, gdy czas została w Australii sama, jej życie powoli zaczęło się staczać po równi pochyłej. Od tego wydarzenia w 2014 po rok 2015 dziewczyna przestała radzić sobie z życiem. Popadła w depresję. Przy okazji tej depresji popadła w głębokie nadużycia napoi wyskokowych. Do tego próbowała też pozbawić życia samą siebie i to wielokrotnie. 2015 rok to był dokładnie ten czas, kiedy po tych nieudanych próbach przejścia na drugą stronę zaczęła pić coraz więcej, aż 22 sierpnia 2015 roku, będąc pod wpływem jak to mają w zwyczaju niektóre polskie gwiazdeczki wsiadła za kółko. Zdecydowała, że druga 20 rano to jest świetny czas na przejażdżkę samochodem. Trochę takie szczęście w nieszczęściu, bo o tej porze ulice są jednak nieco bardziej opustoszałe. Niemniej jednak napoje wyskokowe i kierownica. To nie jest dobre połączenie. I ta nocna przejażdżka Jess skończyła się wjechaniem w budynek. Dziewczyna rozbiła się na ścianie domu spokojnej starości. Ogólnie nie skończyło się to dla niej jakoś tragicznie. Miała dwa złamane żebra. Miała jakieś uszkodzenia klatki piersiowej, oraz rzecz jasna, miała przed sobą spłacanie pewnych kar i rachunków za naprawę chociażby budynku. Fizycznie udało jej się z tego wykaraskać bez problemu, psychicznie, cóż. 1 grudnia tegoż samego roku dziewczyna została zwolniona z pracy i oficjalnie przyczyny tego zwolnienia nie są podane. Wnioski, które same się nasuwają, mówią o tych napitkach z procentami. Jednak, znając całość tej sprawy, mogę ci powiedzieć, że chyba jednak co innego było na rzeczy. Bo procenty procentami, ale w nieco późniejszym czasie wyjdzie na jaw, że Jessica w pracy nie była miłą osobą. I w tym miejscu to na chwilę obecną zostawię. Muszę przyznać, że pracę miała całkiem spoko, bo pracowała w pogotowiu Nowej Południowej Walii jako grafik komputerowy. W czasie, kiedy jazz staczała się coraz niżej, Mirna wraz ze swoim chłopakiem zdecydowali, że jest to doskonały czas na ślub. I w listopadzie 2015 roku, Wajan Mirna Salihin oraz Ariel Solmarko powiedzieli sobie: Tak, na malowniczym bali. Na ślubie tej pary zabrakło jednak była już koleżanki, Mirny Jessica. Jednak informacje o tej uroczystości jak najbardziej do niej dotarły, co tylko ją rozwścieczyło. Stwierdziła więc, że rozwiąże tą sytuację raz na zawsze oraz że zrobi to osobiście. To pod koniec 2015 roku wsiadła w samolot do Dżakarty. Już dwa dni po przylocie postanowiła skontaktować się z Miedną. Powiedziała, że chciałaby się spotkać, chciała umówić się z nią gdzieś na mieście, by odbudować ich relacje. Miedna nie czuła się z tym wszystkim najlepiej, o czym porozmawiała sobie ze swoim mężem, z Arifem, na co ten odpowiedział, że rozumie i że może dobrym pomysłem będzie, jeżeli umówi się z nimi ktoś jeszcze. Na tą propozycję biedna przystała, stwierdziła, że może faktycznie i zdecydowała się zadzwonić do Honey Boon, powiedzieć jej o całej sytuacji i zapytać, czy dołączy do tego spotkania dawnych koleżanek. Honey zgodziła się bez problemu. Cała córka miała spotkać się w dużym centrum handlowym zwanym Grand Indonesia, w środku którego znajdowała się Olivier Cafe. Gdzie dziewczyny się umówiły? Na 6 stycznia 2016 roku na godzinę 17. Jessica pojawiła się w Oliver Cafe jednak już o 15:32. W jednych źródłach powiedziane jest, że w zasadzie nie wiadomo po co. Przeszła się tylko po tej kawiarence, co akurat uchwyciły kamery. W innych źródłach jest napisane, że w tym czasie robiła rezerwację stolika na tą 17.00. Po krótkim czasie w Oliveira Cafe, Jazz wyszła i wróciła do niej mniej więcej kwadrans po 16. Gdy wróciła, miała ze sobą trzy małe torebki, takie torebki prezentowe z jednego z pobliskich sklepów. I można było pomyśleć, że są to takie prezenty pojednawcze, powiedzmy, dla tych wszystkich koleżanek. Jess przeszła się po kawiarence raz jeszcze, po czym Wybrała sobie dogodne miejsce. W momencie, gdy się przechadzała, to należy dodać, że bacznie rozglądała się zarówno po ścianach, jak i po suficie i jest to nagrane również na kamerach monitoringu. W momencie, gdy siadła, postawiła te trzy torobyczki na stole, zamówiła już także napoje, zarówno dla siebie, jak i dla dwóch pozostałych osób. Trochę dziwnie, trochę bez sensu, żeby 45 minut przed czasem zamawiać napoje dla tych innych osób, bo rozumiem, że jej akurat mogło chcieć się pić. Niemniej jednak, dla siebie i Honey zamówiła coś innego, a dla Mirny zamówiła wietnamską kawę mrożoną. Pomiędzy czasem, kiedy napoje zostały dostarczone do stolika i pomiędzy 5 i 17.15, kiedy pozostało dwie dziewczyny Dołączyło do Jessica. Widać jak tamta robi jakieś manewry przy tym stoliku, natomiast nie widać co robi dokładnie, i to z kilku powodów. Raz, kamera nie sięgała za nią. Dwa, tam gdzie sięgała, gdzie był widok, ona zasłoniła wszystkie szklanki tymi torebkami z zakupami. A trzy, jakość z tych kamer monitoringu też pozostawia wiele do życzenia. W każdym razie dziewczyny weszły, przywitały się, przytuliły się, zasiadły do stolika, po czym jedna zrobiła kilka łyków swojej kawy. I to byłoby na tyle. Dziękuję, dobranoc. A zupełnie poważnie zrobiła kilka łyków kawy, stwierdziła, że ta kawa dziwnie smakuje, zaczęła się wachlować po twarzy, co trwało dosłownie chwilę, po czym jej głowa opadła do tyłu, na ustach pojawiła się piana. I pięć minut później trafiła do szpitala. I chociaż z Olivier Cafe do Abdi Value Hospital jest naprawdę pięć minut drogi niedalej, to po przybyciu na miejsce dziewczyna już nie żyła. Jednak zanim to nastąpiło, Jess zaczęła dziwnie się zachowywać, w ogóle nie była zdezorientowana, nie była nawet zaskoczona tym, co się dzieje, tym, że jej koleżanka. Bardzo źle się poczuła, że coś jest z nią dalece nie tak, a do tego ona zaczęła wysuwać oskarżenia względem Oliwie Cafe, że oni na pewno dodali jej coś do kawy. Poprzez to zachowanie, pracownicy tego przybytku natychmiast tą kawę zabrali i przechowali. Bardzo dobrze uczynili, ponieważ to pozwoliło na późniejsze badania. Wcześniej nie było nawet jakichkolwiek podejrzeń co do kawy nie było podejrzeń co do, no czegokolwiek tak naprawdę i gdyby Jess się nie odezwała to możliwe, że ta sprawa w ogóle nie miałaby swojego finału, swojego finału jeżeli chodzi o kryminał o, o jakąkolwiek sprawiedliwość, a dzięki temu, że się odezwała to jedyne co uczyniła to skierowała tak naprawdę całą uwagę na siebie i na to, że coś faktycznie w tej kawie mogło się znajdować w momencie, gdy tylko Arifa poinformowana o stanie jego małżonki, ten natychmiast udał się do szpitala, ale nie zdążył. Nie zdążył się z nią pożegnać. W tym samym czasie Oliwier Cafe zabezpieczyło wszystkie składniki, które były potrzebne do sporządzenia wietnamskiej kawy mrożonej. I nie było tego tak dużo, ponieważ tego dnia wydali takich kaw jedynie 10. W żadnej innej. Nie znaleźli tego jednego składnika, który znajdował się w kawie Mirny, a którym był cyjanek. Przeprowadzenie badań na składnikach na kawie zajęło policji trzy dni. Mniej więcej po takim samym czasie ujawniono, że w ciele Mirny również znaleziono ślady cyjanku. Ponieważ policja dość szybko też zdała sobie sprawę z dziwnego zachowania Jessyki, poprosili kafelka o udostępnienie materiału z kamer, co jedynie potwierdziło ich przypuszczenia, bo dziewczyna zachowała się dziwnie na mniej więcej dwie godziny przed spotkaniem, później, gdy wróciła, po tych czterdziestu paru minutach, podczas samego zajścia, na pogrzebie też zachowała się dziwnie i o ile pogrzeb ok, no bo każdy jednak przeżywa żałobę po swojemu, nie ma jednego wzorca dobrego zachowania na pogrzebie, żeby nie zostać posądzonym o jakieś niecne uczynki w związku z tą osobą, która zmarła. O tyle zachowanie przed śmiercią Mirny no już dawało wiele do myślenia. Policja miała jeszcze jeden problem na głowie, a mianowicie to, że Jessica była stałym rezydentem Australii i służby prawa obawiali się, że dziewczyna ucieknie najzwyczajniej na świecie ucieknie. Kwestia Australii będzie jeszcze miała później wpływ na wyrok, ale do tego dojdziemy. W każdym razie obawiając się tego, że dziewczyna zwyczajnie ucieknie z ich jurysdykcji, nie mieli innego wyjścia jak tylko ją aresztować, chociaż woleliby mieć trochę lepsze dowody przeciwko niej. I takim sposobem 30 stycznia została ona aresztowana pod zarzutem popełnienia morderstwa z premedytacją. Sam proces zaczął się dużo później, bo 15 czerwca, Tegoż samego roku. Do tego czasu detektywi z Indonezji udali się do Australii celem zebrania zeznań chociażby od najbliższych współpracowników, Jess. I to, co tam usłyszeli, powiedzmy, tak delikatnie, nie zadziałało na korzyść dziewczyny. Mianowicie jej była przełożona Christie. Stwierdziła, że przez te 8 miesięcy, kiedy miała okazję pracować z Jessiką, Zauważyła, że ta jest dziwna, że jest wiecznie zadowolona, że jest nienawistna w stosunku do wszystkich i wszystkiego. Była też niezwykle nieprzyjemna w obyciu. Gdy w końcu policjanci zadali jej pytanie, czy uważasz, że jej była pracownica jest osobą agresywną, tamta odpowiedziała: I tutaj cytat: Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Jessica. Jest zdolna do skrzywdzenia lub nawet zabicia innej osoby. Następnie przełożona opowiedziała: Jak jazz pewnego dnia wyznała jej, że wie jak zabić, wie jak otruć kogoś, a na sam koniec, jak pewnego dnia, powiedziała jej, że powinna umrzeć zarówno ona, jak i jej matka. Także faktycznie pracownica roku. I tutaj wkraczamy na teren przepychanej jurysdykcji. Mniej więcej. To znaczy, w Indonezji za morderstwo grozi kara śmierci. A że w Australii nie, to Australijskie służby federalne zdecydowały, że przekażą wszelkie możliwe informacje służbom indonezyjskim, tylko pod warunkiem, że kara śmierci zostanie odjęta od jakiegokolwiek wyroku. Czyli, że takiej możliwości w ogóle nie będzie. Służby indonezyjskie zgodziły się na to. Dopiero po tym czasie salijskie służby federalne ujawniły, że dziewczyna próbowała popełnić czyn ostateczny na sobie cztery razy, w sensie cztery razy zostało to zgłoszone, z czego dwa razy takie próby skończyły się w szpitalu. Poinformowały też, że zastraszała ona swoich współpracowników, swoich kolegów. Do tego jeszcze to picie, jeżdżenie po alkoholu. A na sam koniec wisienka na torciem czyli zakaz zbliżania się, który otrzymała po złożeniu papierów przez jej byłego chłopaka. Nie wiem, co mu zrobiła, że tak go wystraszyła, ale tak złożył on sprawę na policję i później do sądu, i miała ona sądowy zakaz zbliżania się do niego. Trwający w Indonezji proces ciągnął się przez 4,5 miesiąca w sądzie. Rzecz jasna, pokazano tą nieszczęsną kawę. Moim zdaniem, zrobiono z tego takie trochę przedstawienie, ponieważ co i róż na sali sądowej widoczne były flesze kamer, tak? Widoczni byli przedstawiciele prasy. 27 października 2016 roku Jessica Kumala-Wongso została uznana winną morderstwa swojej koleżanki. Została skazana na 20 lat pozbawienia wolności. Musiała także zapłacić koszta sądowe. Owdowiały małżonek przeprowadził się do Australii, żeby rozpocząć od nowa, rozpocząć życie z daleka od miejsca, w którym przydarzyła się taka tragedia dla niego i jego otrutej małżonki. Na dzień dzisiejszy to jest wszystko. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteś. My niebawem słyszymy się ponownie. A tymczasem dobranoc!